Dzisiaj pokażę sposób, jak odblokować sobie ten strój tego pirata, pioniera. Tak codziennie trzeba zbierać jedną skrzynkę. Wczoraj była gdzie indziej, dzisiaj jest gdzie indziej. A tu taki łatwy sposób na zdobycie stroju, nie codziennie, bo tak codziennie jeden to przez tydzień, a tu w jeden dzień, w kilka minut w sumie odblokujecie. Udajecie się w lokalizację tej skrzynki, odrodzenie dajecie na ostatnie miejsce. Zmieniacie strój po prostu, żeby wymusić zapis gry. Żeby było to odrodzenie na tym ostatnim miejscu. I tu pamiętajcie, najlepiej przed każdą skrzynką wymuśćcie ten zapis gry. Ja za drugim razem tego nie zrobiłem, ale skrzynka była nadal. I tutaj tak, podchodzimy do skrzynki, będziemy klikali strzałkę w prawo i będziemy szybko zamykali grę. Zakończ. Czyli tak, jak zobaczymy nad minimapą, klikam w prawo, zobaczę, że zebrano 1 tam na 7. Od razu zamykam grę. Pęk. GTA. Zakończ. Uruchamiamy grę od nowa. SP nas tam na miejscu. I robimy to samo. No ja tu za drugim mówię, nie wymusiłem zapisu gry, ale tam skrzynka mi nie znikła. Ale róbcie to tak, żeby przed podejściem do skrzynki wymusić ten zapis gry. No i to jest taki, kto chce ten strój szybko odblokować, to mówię, to zajmuje tam kilka minut, no 6 razy wystarczy grę zresetować. Wbijamy na sesję dla zaproszonych, tu podejdę, pokażę, skrzynka jest nadal i to samo. Strzałka w prawo pokaże się nad minimapą, tam 2 na 7, 3 na 7 już. Po prostu zamykacie grę, odpalacie ją od nowa i tak 6 razy, bo za 7 razem już nie trzeba, bo strój będzie odblokowany, czyli... To jest ta lokalizacja, pokazuję jeszcze raz i tak, krzyżyk w prawo, zebrano 2 na 7, zamykamy grę. Robimy to, mówię, 6 razy zamykamy grę, za 7 już nie trzeba, bo za 7 będzie ten strój odblokowany, także sposób jest spoko, można sobie szybciej odblokować niż przez tydzień ten strój. Kto chce, może skorzystać, mieć go już dzisiaj, kto komu się nie pali, nie chce, niech sobie robi to przez cały tydzień. Pozdrawiam, elo.